Okej, okay, wracamy po krótkiej przerwie i jest to save point. Przy okazji zademonstruję mały błąd gry, moim zdaniem, bo nie sądzę, żeby to było zaplanowane. Związany z tym, że mamy dwie drużyny. Otóż widzicie, właśnie użyłem namiotu. Bo stoję na save pointie. Mogę. Wskazywałem coś ciekawszego? Właśnie użyłem namiotu. Nie stojąc na save pointie. Haha! Tak, zdaję sobie sprawę, że to trochę oszukańcze, ale... Nie mnie decydować, co jest oszustwem, a co nie. Mogę tego używać? Będę. Albo mi się wydaje, albo nie zamknąłem drzwi ode mnie do pokoju. Aha! Będzie zaprawdę ciekawe. Czwórka, atak! Od razu lepiej. A ten szam się nie jest złym atakiem. Szkoda, że bije tylko w jednego przeciwnika. Wspominałeś, że nienawidzę grawigi. Ale co ja mogę poradzić? Jeszcze tam nie jest. O, no, nie jest zgany, jest nieumarły. A skoro jest nieumarły. No dobra, never mind. Przeżył? Przeżył. Dobra. Skoro przeżył, to ginie. A gravity. Szlak jest przez ten czas trafi. Czekamy na Bushido, które się ładuje całą godzinę. What the fuck? Ej, jakikolwiek czar jeszcze bym zrozumiał, ale fler to boli. O czym to ja wspominałem? Nie, ja cię nie atakuję. Spadaj. Zdaję sobie sprawę, że gdybym go w tej chwili zaatakował, to by się tak ładnie... No serio? To on by się wskrzesił, więc... Znaczy, ciężko mówić o wskrzeszeniu nieumarłych, ale... Wiecie, o co chodzi. Go nauczył się teleport i protekcję, nauczył się regen... Zresztą ja nauczył się regen, protekcja. Sam nie wiem. Nie, na pewno nie. Czekaj, ty się uczysz od Serafa, to... A, spoko. To czekaj, masz magię. Kiedy jeszcze nie masz, o. O tak, woda tu lepiej. Wiedziałem, że tutaj jest jakiś przełącznik. Serio, dopiero co strzelłem. Jeszcze mnie biorą tylce, no. Widział to kto? Ale co ja chciałem? Thunder, 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 thunder. Czasami mnie kolci, żeby użyć flare na kogoś, no. Ej, tundara. Lubię to! Tak, i potem względem cieszę się, że szkoliłem dwie drużyny jednak, a nie jedną. Nie wyobrażam sobie, co by teraz było w tym szkolitku jedną drużynę. O matko. Nie mogę skakać. Aha. Czyli mogę skakać tylko tam, gdzie mi gra pozwala. Okej. Okay. Może tędy teraz? Skrzynka! Pusta. Czemu by nie?
obniżyć poziom wody. I teraz muszę tutaj się przedostać drugą drużyną chyba. No, czyżby poziom lawy też miał się obniżyć? Tutaj potrzebuję chyba drugiej drużyny. Już nie tędy. Chociaż... Chyba tutaj muszę przejść, ale go nie dam. Jej, znowu. Okej, okay, kogo ostatnio sprawdzałem? Kurczę, to ta Zoka! Tak jak Zohan. Don't mess with off! Fuck! Nie wiem co da boski. I'm so screwed right now. Nie wiem czy Ned rzuca stop, jeżeli tak to się cieszę. Zwłaszcza, że mocach czasu na Bushido, a zresztą czekaj. Co ja właśnie zrobiłem, do cholery? Dla niewtajemniczonych, właśnie zaatakowałem... No ja pierdzielę. Jestem geniuszem. Zawsze o tym wiedziałem. Nie pamiętam dokładnie jak działają wszystkie Bushido Siana. Wiem na pewno, że pierwsze zadaje jakieś tam konkretne obrażenia. Drugi działa jak kontratak. Trzeci obniża punkty życia o połowę, o ile przeciwnik jest podatny na ataki instant death. Jeżeli nie, no to wasz problem. Czwarty atakuje 4 razy z dosyć średnią siłą. Piąte i szóste już naprawdę nie pamiętam, niech was szlach trafi. Siódma atakuje 4 razy trochę mocniej niż czwarte. A ósme próbuje zabić przeciwników atakami instant death. No super! Kogo mi zabijesz? Dzięki. Jak Boga kocham, zaraz patrzę, czy mam relikwie przeciwko zombie. Jej. Mam jedną postać martwą i jedną nieumarłą. Shadow nauczył się slogi kastegi. Coś jeszcze? Zostało? Dobra, zacznijmy od tego, że muszę Holy Water i Phoenix Down. O, mam więcej tych Phoenix Downów niż wtedy, kiedy przyszedłem. Anyways. Okej. Okay. Chciałem sprawdzić, czy Shadow musi się jeszcze czegoś specjalnego nauczyć? Nie. To może teraz... No właśnie, to jest dobre pytanie. No dobra, bierz to na sit. I będzie okej. Okej. Otworzyliśmy drogę dla tej drużyny. I tak myślałem, tutaj jest smok. Nie, nie wpadnę na smoka, wpadnę na przeciwników. Przed nim. Może nie będzie podatny na tunele? Zastanówcie się. Przemyślcie to. A jak nie, to może chociaż na... Nienawidzę się na Blizzard. I tak wygląda kolejkowanie całych tur. O, serio? Już mi jeszcze czwarty HP dzieli? Ale ja mam Legena, ja się nie dam! O ile nie zacznę używać Flair. Potem to się gorzej dla mnie skończy. To nie jeszcze aż tyle życie ma.
Już myślałem, że będę musiał go zabić. Moimi własnymi ręcoma. No, bo teraz muszę szybko wchodzić do menu. Żeby nie wpaść do walki ze smokiem, okej. Uwierzcie mi, nie chcielibyście wpaść do walki ze smokiem na takich hapekach. Aleksander Katoble pozwali granatem. Ha, moc. Jeszcze jakiś golema. Nie żeby był on jakoś wybitnie potrzebny, ale... walczyć ze smokiem zawsze jest trochę bezpieczniej, mając takiego. Oto nie zgadniecie, czerwony smok. Wcale nie było tego widać, że to jest czerwony. Aha, Blizzara? Masz hastegę chyba. Masz hastegę, przyda się. Ty masz golema? No, widzieliście to? Serio? Hej, fireball we wszystkich. Czerwony smok, jak można się łatwo domyślić, jest smokiem żywiołu ognia. I mam większość czarów, które są właśnie tego żywiołu. Na szczęście nie używa on żadnych czarów typu Ultima i tego typu, przynajmniej nie teraz. Więc powinniśmy się jakoś obronić. Ej, to było potężne. Fira. Jednymi postaciami, które u mnie w dużej nie obywają, są Darke i Kung Fu, no. Taki ekwipunek, co poradzę. Smok czerwony jest naprawdę podatny na ataki lodu, co zresztą widać po tym, jak blizzardy zadają mu po... dużo obrażeń. Może w wypadku Celeste to nie jest jeszcze aż tak bardzo... Auć! Znaczy 3 razy 8 na 4 powinien przeżyć, ale... Biedny Darkej. Moja wina, że Flerestal nie jest edukowany przez Shell, no. Zdążył. Wow. Co on się na tego Darkeja uziął? Widzicie? Nikt nie lubi Darkeja. Nikt nie lubi Darkeja. A zresztą. Tak, ta walka nie jest tu na lecz. Będziemy pamiętać o leczeniu się. Muszę mieć nadzieję, że te blizzardy załatwią sprawę. Zwłaszcza, że smok posiada jeszcze flare, z tego co pamiętam. A tego wolałbym jednak nie uświadczyć. Okej, czerwony smok został pokonany! I... 10 AP! Otrzymałem Murakumo, które jest bronią dla Siana, ile dobrze pamiętam. Pozostało 5 smoków. Znalazłem róg smoka. Róg smoka to dosyć ciekawa relikwia, która pozwala postaci, która wykonuje komendę skoku, zaatakować więcej niż jeden raz. Co imię faktu, że akurat Darkejem wolę używać tego w nieco inny sposób. O cholera, nie uleczyłem się, błagam, powiedzcie, nie mogę. O stop, jak miło. O zombie stick, jeszcze lepiej. Czyli mam w praktyce dwie użyteczne postacie. To będzie ciekawe.
Aczkolwiek wierzę w siebie. Auć. Chyba w sumie Darkejowi i tak to nie przeszkodzi, bo on i tak nic nie czuje. O Boże, co oni się na kung fu wzięli? Ja rozumiem, że on jest jedną postacią, która teraz zadaje obrażenia, ale bez przesady, okej? Okay? Więcej Gravity! Boże, jak oni tak cały czas używają ataku, który działa jak zwiększona grawitacja, to ja się zastanawiam, jaki poziom grawitacji jest w tej chwili na Ziemi? Darkej? Nie bawimy się w zombie. Mam nadzieję, że to do niego dotarło. A tak w ogóle to ta grafika się robi irytująca. Okej. Ja czekam, aż Rey się nauczy tych czarów poziomu Ga. Jestem pewien, ale chyba muszę tędy przejść. Jej, dosłownie z tymi samymi przeciwnikami walczymy przed chwilą. Okej, na czym to my ostatnio skończyliśmy? Zoka nie miał jakoś zbyt nieużytecznego. No super. Jep. A, ty masz... No serio, level 3 Confused. Fajnie było, jakby to jeszcze zadziałało. Nie odraziłbym się naprawdę. O! It works! Tak, więcej stop. Wow! Okej, to było... dziwne. Nie powiem, żebym narzekał czy coś, wręcz przeciwnie. Kinże! Dziękuję. Dostałem 5 AP mod, kiedy dostał poziom i Shadow się nauczył Osmosa Syjantury. Dostał skóry. Tak, wiem, że wielki suchar, ale... Czy ja mogę tędy gdzieś przejść? No super. Na czym to my skończyliśmy? Trapy to Hornet. Trapy nie był taki zły. Iron Stinger zadaje jakieś tam obrażenia. Jest okej. Okay. Jestem ambitny, dojdę do siódemki. Pół godziny później. God damn it. Tak, otruj mnie. Czy masz scrolle? Tak, tylko Watery Flame. A coś czuję, że i jeden i drugi ich uleczy. Wiecie co? Nie ryzykuję. Dobra, kto jest otruty? Ty jesteś otruty. Jej! Coś czuję, że ta walka naprawdę zajmie dużo czasu. O Jezus! Dlatego nie wspomniałem o piątym i szóstym Bushido, oprócz tego, że nie do końca wiem, co one dają. Wiem, że jedno z nich na pewno regeneruje punkty życia na zasadzie takiej, jak działa Revenant Blast. Im mniej ma punktów życia, tym więcej ono nam zageneruje. Taki trochę drain nawet. Czekaj, Esuna! Esuna! God damn it! Wiecie co? Drużyną taką jak ta, wolę walczyć z przeciwnikiem jednym, ale silnym, niż z wieloma słabymi.
Choćby dlatego, że moje postaci są zorientowane nawet na silne ataki na jedną osobę niż słabe ataki we wszystkich. Słabsze ataki we wszystkich, no w ten sposób, bo słaby to może nawet niekoniecznie. O, ja pierdziele. Hej, dispatch, szkoda, że dopiero teraz. Abym się jeszcze dziwił, gdyby się wkrzesił. Jeszcze żyjecie? Wszyscy? Serio? Jak to długo schodzi. Wow! A te jest sumy, co ja się naużywałem w tej nocy? Błagam, zgnijcie obaj. Dziękuję. Ok, Shadow dostał poziom. Mam jakiś antidot, tak? Coś tam się znajdzie. A świętej wody to już w ogóle. Ok. Anyways. Nie wiem, mogę tu powiedzieć. Chyba miałem przejść tutaj. Ale głowy nie dam. So, in your face! Guys. Nie chce mi się bawić. Sykać. Czekać też mi się nie chciało tak naprawdę. Zgin. Przepadnij. Dziękuję. Jeszcze kecskacz i będę naprawdę zadowolony. Hurray! Okej. Okay. Sion nauczył się rejs. Wow, wreszcie ktoś go u mnie ma. Znaczy w tej drużynie. Okej, okay. Musiałem się tu przedostać, aby wejść tu. Teraz ty przechodzisz tu. I ty idziesz tu, haha. Czy ja cię kiedyś nie widziałem? Shinji! Jesteście bezpieczni! Patrzcie! Legendarny skarb, który może odczynić śmierć. Czy to Magicyt? Tak. Legenda twierdzi, że Fenix zamienił się w kamień wieki temu. Wygląda na to, że historia była prawdziwa. A teraz pewien jest... zadrapań. Nie jestem pewien, czy ma jeszcze moc, aby czynić cuda. Shinji, to dla Rachel, czy nie? Rachel, zawiodłem ją. Co mam moją obietnicę? I straciłem jedną rzecz, która była dla mnie czymś. Dopóki nie zrobię tego, co obiecałem, dopóki nie odzyskam mojego honoru, jestem tylko zwykłym kłamcą. Kłamcą. A więc udaję się do Collingen. Aha. Okej, okay, polecimy z tobą. Wioska Collingen. It doesn't work, you fool! Czy on naprawdę wierzył, że w położeniu magicy tylko się na ręce zadziała? No, ha, ha. No, jeżeli nie byłby tak zadbany... Nie sądzę, że wezwę jakieś dusze w taki sposób. Nie, przykro mi naprawdę, przykro mi. Ha? Coś mówiłeś, dziadu? Coś mówiłeś, dziadu? No, ha, ha. Wow. Rzeczywiście, Fenix. Ta!
Magicyt się rozpadł. Oh, really. Nie zauważyłem. Shinji. Chwileczkę. Ona tutaj leżała od jakichś ładnych paru lat. Martwa. Teraz do mnie przemówiła. A, zombie! Znaczy, Rachel! Shinji, jak bardzo chciałam cię zobaczyć. Pozwamy z tobą. Rachel. Feniks użył swoich ostatnich sił, aby dać mi trochę czasu. Ale muszę znów cię opuścić. Zanim ten czas nadejdzie, muszę coś powiedzieć. Coś, czego nigdy nie miałam szans powiedzieć. Shinji. Dzięki tobie byłam taka szczęśliwa. W moich ostatnich chwilach moja pamięć powróciła. Odeszłam myśląc o tobie i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa. W takim razie pozwól mi powiedzieć te słowa, których nie miałam szansy powiedzieć. Shinji. Dzięki. Rachel! Muszę już odejść. Ale dziękuję ci za to całe szczęście, które mi dałeś. Proszę, pozwól swojemu sercu odrzucić z siebie te łańcuchy. Wyzwalam cię. Pokochaj tą, która teraz siedzi w tym sercu. Kochaj ją tak, jak kochałeś mnie. Feniksie, odrzuć się i daj swoją moc Shinjiemu. Rachel! Phoenix. Wow. Okay. Ethan? Shinji. Pytam się. A, wszystko w porządku. Rachel pozwoliła odpocząć moją sercu. Od tej pory wszystko będzie w porządku. Chodźmy, mam coś do zrobienia. Jej! O co chodzi? Czekaj. Dostałem X-Potion, Phoenix Down, X-Ether, Elixir, Flame Shield, Valiant Knife. A jest to przez ciebie? To ty okradłeś te skrzynki? Okej, chodźmy. Myślę, że Kefka czeka już wystarczająco długo. A. I to się nazywa duch. O tak!